Yo, siemanko, z tej strony Maciej, witam was w kolejnym odcinku, dosyć łowo, za ile ja już nie nagrywałem, to ja nie wiem. Dosyć dużo nie nagrywałem, więc zrobiłem sobie, otóż to jest poradnik, kolejny poradnik, mój kanał się zrobił z poradników. Więc oto tak, jak zrobić poradnik, jak zrobić rysik do telefonu, serio, rysik do telefonu. Jak zrobić rysik do telefonu? Otóż potrzebujecie jakikolwiek ołówek. No może być takiego rozmiaru. No i folię aluminiową. No i jak macie folię aluminiową, no to możecie już... Znaczy rozkładacie tą folię i tak zwijacie. Aż zwijacie cały. I wam tu coś zostanie takie coś, to robicie... tak i zginacie tu, do tego. I tak samo z drugim. Ja tego nie pokażę, bo drugi raz nie chcę mi się ściągać folii aluminiowej. No ale na pewno ten rysik działa, ponieważ przetestowałem go i na przykład w Paincie na telefonie. Ogólnie w Paincie na telefonie rysowałem, no i dosyć fajnie mi się rysowało, no jak normalnym takim palcem. No to jest słabiej, no nie da się w ogóle nic zrobić. Ale z prostego względu, że już miałem ten rysik, no to mi się lepiej rysuje, powiem wam. A tu mi się trochę urywa i nie do końca go sobie tutaj przykleiłem. Nie do końca mi się zrobił. Mam nadzieję, że wam pomogłem jakimś. W ogóle krótki filmik. Ma 2 minuty prawie. Ale dobra. Otóż to. Że ten rysik działa i że jest mega pomocny. Na przykład jak, nie wiem, gracie jakąś grę, gdzie musicie idealnie położyć, znaczy po śladku jechać, no to na pewno się przyda. Aha, z tego względu, że jakąś inną grę gracie, na przykład Pixel Gun 3D, Brawl Stars, no to taki rysik wam się raczej nie przyda. Chyba że rysik ma szczęście i otworzy mega boxa i szóstkę. Albo z Big Boxa 30 ileś pieniędzy, albo 40 ileś i świeci się, bo nie może być 50, żeby się świeciło. Ta jedyneczka w ogóle się pozmieniało i to dużo, bo jest styczeń 10, albo 11, nie, dzisiaj jest 10, nie, 11, dzisiaj jest 11, z tego co widziałem. 11 stycznia, poniedziałek. I za 17 dni mam urodziny, więc możecie zostawić dla mnie w dzień urodzin albo przed urodzinami subskrypcję. I w ogóle Gamer Pro, dziękuję za subskrypcję, ponieważ... Dziękuję za subskrypcję, ponieważ bardzo mi pomogłeś i mam większą motywację. Bo dawno nikt nie zostawiał subów, może przez to, że nie było tego. Nie było w ogóle żadnych filmików. Nie było żadnych filmików, to może przez to. No ale w ogóle sorry za mojego brata, bo oczywiście broi. Tak jak zwykle. No ale zostawcie suba i łapkę w górę, bardzo was o to proszę, bo wtedy dawacie mi motywację do nagrywania kolejnych poradników. Oczywiście ja muszę szukać, no to mnie trochę męczy, więc możecie to docenić subskrypcją i łapką w górę. I Gamer Pro, naprawdę dziękuję. I możecie zostawić łapkę pod moimi filmami. Cześć, właśnie skończę filmik oto tym. Elo! Nie da się, bo nie umiem trafić. Dobra, 3, 2, 0, elo.